Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jeżeli słuchają nas Państwo jeszcze w poniedziałek 20 marca, dzieje się sporo na świecie, oczywiście również wątki chińsko-rosyjskie. Ze mną jest nie kto inny jak profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Si pokrzyżował plany pewnie ta wizyta panu profesorowi w związku z biegłym, czułym obserwowaniem sytuacji międzynarodowej. Spotkanie się właściwie skończyło w momencie, kiedy nagrywamy rozmowę i trwało ponad 5 godzin, blisko 5 godzin. O czym można rozmawiać w trakcie takiego czasu? No jak jest wojna, to można rozmawiać o wielu rzeczach, także myślę, że było o czym rozmawiać, a pamiętajmy, że obaj rozmawiają przez tłumacza, także to wszystko musi być przetłumaczone, więc to zjada czas. Także to pierwsza uwaga techniczna. Druga uwaga techniczna jest taka, że no, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, mówiąc tym anglosaską interpretacją chińskiego powiedzenia, więc no, trudno się dziwić, że tyle to czasu zajęło, ponieważ mamy do czynienia z wojną, w którą zaangażowane jest mocarstwo jądrowe, a drugą stronę wspiera drugie mocarstwo jądrowe, a tu przylatuje przywódca trzeciego mocarstwa jądrowego. Także no, jakby siłą rzeczy to jest wiadome. No i tak, jak to zwykle z takimi spotkaniami mamy do czynienia z dwoma sferami, sferą realną i sferą wizerunkową. I tą sferę realną widzimy bardzo słabo albo wcale. I co tak naprawdę zostało uzgodnione, nie wiemy, albo dowiemy się dopiero po czasie i to nie będziemy tak długo tego pewni. Natomiast sfera wizerunkowa, oczywiście ten teatr jest też bardzo istotny, natomiast on nie jest istotą. No więc na razie możemy tylko wnioskować na podstawie tego drugiego, czyli teatru, tego, że ze sobą rozmawiali w świetle kamer, tego, że przyleciał Xi, na lotnisku był uroczyście powitany, acz nie przez Putina i tak dalej. To są wszystko rzeczy istotne, rzecz jasna, natomiast one nie stanowią istoty rzeczy. Jaka jest istota rzeczy, możemy się tylko domyślać. No i domyślając się, no przede wszystkim pierwsza rzecz, która chyba jest dość czytelna, to, że mówiąc chińskim porównaniem, Xi dał twarz Putinowi. To znaczy Putin, który no, jest osłabiony tym, że Rosja nie wygrywa tej wojny, tym, że Rosja jest sankcjonowana przez Zachód, że jej pozycja międzynarodowa jest słabsza niż przed wojną, no jest w pozycji takiej sobie. Jeszcze mamy tam w przyszłym roku wybory, to mówię z pewnym tutaj uśmiechem, tak, ale zasadniczo Putin nie wie, kto będzie Brutusem i kto mu tutaj zada cios, więc taki przyjazd Xi i to jeszcze zaraz po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ogłosił tutaj, że Putin jest podejrzany o popełnienie zbrodni, ściślej rzecz biorąc, deportacji ukraińskich dzieci. No to jest wyraźny element wsparcia dla Putina. To jest bardzo czytelne. No i to ewidentnie wzmocni Putina wewnętrznie, i to zarówno w ekipie jego władzy, jak i społecznie. Także to jest dość czytelne. Zresztą z tego elementu teatru, o którym mówiłem, z tej drugiej sfery, po pierwszym dniu mamy wypowiedź Xi o tym, że, no, że on popiera wybór narodu rosyjskiego Putina w 2024 roku. To jest zabawne, bo Putin w ogóle o tym nie mówił, czyli można dojść do wniosku, że naród rosyjski nawet nie zapytał, ale Xi Jinping już wiedział. Także, no ale to wiadomo, że to jest wszystko ta sfera teatru, także to możemy się żartować, to nie o to tutaj chodzi. Natomiast ewidentne wsparcie jest czytelne. Także to jest pierwsza rzecz i ona jest dość jasna. Druga rzecz jest taka, co dostanie w zamian za to wsparcie. No i tutaj już mniej wiemy i tu możemy spekulować. No może
się dowiemy, jak opublikują listę dokumentów podpisanych, ale to nie jest pewne, bo mamy tradycję bizantyjską relacji rosyjsko-chińskich, których jest po 30-40 dokumentów podpisywanych na szczyt i tak na dobrą sprawę to tylko część z nich dochodzi później do realizacji, no, ale być może będzie tak jak z kontraktem gazowym w Szanghaju w 2014 roku, że coś będzie przełomowego, aczkolwiek no, pozostałbym sceptyczny. Zobaczymy, może po czasie to wyjdzie. No, zasadniczo Chiny mogą kilku rzeczy żądać od Rosji, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze jeden element, no, bardzo czytelny, a mianowicie antyamerykanizm. I to jest drugi punkt, który jest no, dość jasny, a mianowicie no, Rosja i Chiny są wspólnikami zbrodni w rozmontowywaniu obecnego porządku międzynarodowego. I oczywiście nazywają to inaczej, mówią, że on jest niesprawiedliwy, że go reformują. To jest to wszystko drugorzędna ta retoryka. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie podoba im się świat, w którym dominują Stany Zjednoczone. Nie podoba im się z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, dlatego, że uważają, że Stany Zjednoczone chcą podminować ich reżimy. I w tym momencie wsparcie jednego autokrata dla drugiego jest rozumiane jako dobrze pojmowana obrona samego siebie. No, bronię kumpli, bo jak ich nie obronię, no to i po mnie przyjdą. Także to jest jasne. Ale do tego dochodzi jeszcze jeden element, a mianowicie założenie, że jakby w tym systemie amerykańskim obecnie, on oczywiście słabnie, tak? To jest jasne. I co więcej, jak patrzymy na to z perspektywy zachodniej, to mamy opinię o nim jako dużo słabszym, czyli o tym systemie międzynarodowym. Niektórzy w ogóle już mówią, że nie ma już świata Pax Americana. Natomiast jak patrzymy na to z perspektywy rosyjskiej czy chińskiej, to on wciąż jest i wciąż jest za silny. Także to jest takie ciekawe tutaj. No ale to w tym momencie ta percepcja rosyjska i chińska się liczy, nie zachodnia, czy tam rozdrobniona zachodnia. W percepcji rosyjskiej i chińskiej to w ogóle ona nie jest rozdrobniona, tylko jest jednolicie amerykańska. Także ale to jeszcze inna większość. Natomiast drugim elementem jest to, że i Moskwa, i Pekin zakładają, że w tym świecie amerykańskim no są blokowani w rozwoju. To znaczy, że jako państwa nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu rozwoju narodowego, jaki by mogli osiągnąć, bo zawsze w pewnym momencie mamy niewidzialną rękę Waszyngtonu, która ich przyblokuje. I teraz jakby jedno i drugie nie jest całkowicie nieprawdą. To znaczy i podminowywanie reżimów nie jest nieprawdą i te blokady też nie jest do końca nieprawdą. Tylko no, jakby analitycznie rzecz biorąc bardziej to należy rozpatrywać nie w kategorii prawda-fałsz, tylko w kategorii procentów. Czy jakby jak bardzo starają się podminować reżimy chiński i rosyjski? Myślę, że nie aż tak bardzo. I jak bardzo blokują im rozwój? No myślę, że tu bardziej. Natomiast to wszystko jest kwestia do dyskusji. Dodatkowo na to dochodzą elementy subiektywne, jak to jest postrzegane przez przywódców. Także zasadniczo, no ale bez względu na to, jak weźmiemy w nawias te wszystkie tutaj wątki, no to wychodzi nam z tego sprzeciw wobec Amerykanów. I teraz, czy amerykanizmu, czy dominacji Zachodu. Teraz mamy sytuację, w której na skutek wojny na Ukrainie, wojny oczywiście wywołanej przez Rosję, tak, i przez Putina personalnie, no ale na skutek tej wojny Rosja jest słabsza, obóz rewizjonistyczny rosyjsko-chiński, jeszcze kilka innych państw pomniejszych jest słabszy, no, a Amerykanie są silniejsi, Zachód jest silniejszy. No, fatalne rzeczy z perspektywy tych państw, także one muszą się wzmacniać, tak, reagują na to. I chociaż to zawalił Putin, to on jest winowajcą tego, no ale jakby już za daleko poszło, żeby Xi Jinping go wystawił do wiatru, żeby go tutaj poświęcił. Były takie głosy, owszem, w Chinach, ale zostały stłumione. Tam był w marcu, był taki jeden głos dość wyraźny. Były tam trochę przed zjazdem 20 partii. Ale ostatecznie okazało się, że wcale nie i że ta wizja Xi Jinpingowska jednak bliskości z Rosją pozostała i jest. Wydawało się, że pauza z Amerykanami potrwa dłużej, bo na Bali było spotkanie z Bidenem, była chwilowa pauza, ale skończyło się bardzo szybko balonem i innymi sprawami. Także konsekwencją tego jest
no, bardzo złych obecnie relacji chińsko-amerykańskich. I tu mamy kwestię chipów, Holandii, która się do tego przyłącza i tak dalej. Także zasadniczo konsekwencją tego wszystkiego jest odpowiedź Xi, czyli przyjazd do Moskwy. Tak więc podsumowując, dwie rzeczy są bardzo czytelne, a mianowicie wzmocnienie Putina oraz wzajemne się wzmacnianie przeciwko Zachodowi. Natomiast reszta jest już interpretacją. I teraz, jeżeli mogę, to pozwolę sobie na interpretację. Moim zdaniem Chiny najchętniej powiedziałyby, parafrazując pewnego znanego naszego komentatora radiowego z lat 90., panie Putin, kończ pan tą wojnę. Kończy pan ta wojna. Ale pan Putin nie posłucha, tak jak tamten Turek nie posłuchał i strasznie długo to trwało, ale skończyło się happy endem ostatecznie. Natomiast generalnie Chiny by chciały, żeby Putin skończył już tą wojnę, a przynajmniej może nawet nie tyle skończył, co zamroził. Dlatego, że jeśli patrzymy na obecną wojnę z perspektywy rosyjskiej, no to nie ma tragedii, ale nie jest też dobrze. Dlatego, że no nie zdobyli znowu aż tak dużo tej ziemi. No generalnie miało być lepiej. Z największych zysków to chyba Mariupol jest, zniszczony doszczętnie. Także no szału nie ma. No ale coś tam jednak zdobyli. No ale z perspektywy chińskiej to są w ogóle rzeczy drugorzędne. Czy tam jedna to ona ma Bachmut, czy ma Cherson, to Chińczycy w ogóle nie znali tych nazw przed jeszcze rok temu. Także zasadniczo to nie jest aż takie istotne. No, to jest z perspektywy chińskiej istotne jest to, że ta wojna wzmacnia Stany oraz wzmacnia jedność transatlantycką. I to są dwie bardzo złe rzeczy i z tej perspektywy należy ją zatrzymać, no bo żeby te trendy zatrzymać, zablokować, a najlepiej odwrócić. No i z tej perspektywy Chińczycy najchętniej by właśnie powiedzieli, panie Putin, kończ pan ta wojna. No ale wydaje się, że Putin nie jest jeszcze aż tak słaby, żeby mu Xi Jinping mówił, że ma skończyć jego wojnę, która jest dla niego egzystencjonalną wojną. On ją musi toczyć, no bo albo ją wygra, albo poleci. I to jest dość jasne. No, od czasów Kniazia Golicyna w XVII wieku żaden rosyjski władca nie utrzymał się długo na tronie po przegranej wojnie. To Mikołaj II przegrał wojnę z Japonią i jeszcze wytrzymał te lat 13, tak, ale no, 12 właściwie. No ale tak na dobrą sprawę to i tak go w końcu obalili, a potem zabili. Także zasadniczo jakby przegrywasz wojnę w Rosji, koniec, tak? Koniec swoją władzą. Szczególnie taką wojnę, bo jakby to była jakaś tam prowincjonalna, daleko, o której mało by kto wiedział, to jeszcze, ale to jest wojna tak na dobrą sprawę w sercu ziem ruskich, tak? Że się tak wyrażę w duchu no, tego imperializmu rosyjskiego. Więc to jest dość czytelne, więc Putin będzie prowadził tą wojnę dalej. I teraz myślę, że Xi mu powie, kończ pan ta wojna, na co Putin mu powie, nie da się, bo Zachód, bla, bla, bla. No i w takim razie Xi mu powie, no dobra, ale w zamian za to, no i teraz pytanie, co dostanie w zamian za to. No bo mu powie, że to szkodzi, że to wsparcie chińskie nie będzie na tyle. No i myślę, że tu jest kilka rzeczy, które Xi może uzyskać za to, że dalej pomaga Rosji tak półgębkiem trochę, ale no jednak pomaga. No, nie miejmy złudzeń. No i pytanie, i tu jest pytanie właśnie, co dostanie dalej. To jest najciekawsze i może to wyjdzie za jakiś czas. No i to są cała paleta. Po pierwsze, może dostać technologie wojskowe, ale ja mówię o technologiach wojskowych takich poważnych, a nie takich, bo nie tym rdzewiejącym sprzęcie rosyjskim na Ukrainie, tylko na przykład łodziach nuklearnych, podwodnych, tylko na przykład rakietach Kinżał i tak dalej. Także jeszcze jest trochę tego sprzętu, który Rosja może Chinom użyczyć technologii, gdyby Chińczycy no już bardzo grzecznie poprosili i przymusili Rosję do tego. Więc to jest jedna opcja. Druga opcja to jest Arktyka i przymuszenie Rosji do tego, żeby przestała tam nieformalnie przeszkadzać w dostępie chińskim do portów, do tras, żeby chińskie firmy mogły nabywać udziały i tak dalej. Także to jest drugi element, który może być. Trzecim elementem, połączonym trochę z drugim, tylko w innych miejscach Federacji Rosyjskiej również, jest udział w różnego rodzaju złożach rosyjskich.
No bo na razie no to są wszystko ropa, gaz jest rosyjskiej, płyną do Chin. Oczywiście Chiny kupują tanio, bo, ta, bo nie tanio, ale jednak kupują. Natomiast Chiny mogłyby zrobić krok dalej i na przykład zacząć samemu przejmować te wszystkie złoża. No bo na przykład powiedzą, że no nie, nie, no nie, no, nie w ogóle nie potraficie zarządzać tym. No to trzeba trochę usprawnić, towarzysze. No. Tutaj taki lepszy management wprowadzić. No, nowe formy tutaj. Chiński zarząd pomoże, podzieli się know-how i tak dalej. Nie? Więc zasadniczo w tym duchu. Chińczycy mogą na przykład usprawnić działanie Gazpromu, tak? No jakby się to jakieś udziały w spółce czy w Rosniefti, tak? Również, także to jest trzeci element, tak? W którą stronę Chiny mogą pójść. Czwarty element w tych żądaniach. Czwarty element to jest jeszcze bardziej wyrugowanie wpływów rosyjskich w Azji Centralnej. No już teraz jakby Chińczycy przyhamowali jakieś rosyjskie apetyty, nie wiadomo na ile to było, czy to było pohukiwanie, czy to było naprawdę groźne na temat Kazachstanu. Chiny wyraźnie powiedziały, że sobie nie życzą żadnych tutaj awantur i Kazachstan to jest strategiczny partner Chin i ma mieć święty spokój. No i myślę, że to jest opcja minimum, bo w opcji maksimum pamiętajmy o tym, że w relacjach rosyjsko-chińskich w Azji Centralnej mamy do czynienia z pewnym podziałem pracy. On jest w pewnym sensie wymuszony, bo Rosja go nie chciała, ale została do tego przymuszona, bo nie miała sił gdzie indziej. Czyli, że Rosja bierze bezpieczeństwo i politykę, a Chiny biorą gospodarkę i tym Chinom pasuje. Ale to nie znaczy, że ten układ nie można go jeszcze poszerzyć jeszcze bardziej i tam przesuwać delikatnie granice tego układu. No i na przykład właśnie w tej sferze bezpieczeństwa, żeby coraz bardziej Chińczycy też nie wchodzili i co im Rosja zrobi, nie ma już za bardzo sił na to i tak naprawdę będzie mogła tylko się zgodzić. Także to jest jasne. Oczywiście z zachowaniem twarzy, bo no bo to jest abecadło chińskie, żeby nie tak. Kolejny element, który mogą Chińczycy wymusić, to jest to, żeby Rosjanie przestali sprzedawać broń takim tutaj nieprzyjemnym sąsiadom Chin, którzy to sąsiedzi nie rozumieją wielkości państwa środka, jak Indie czy Wietnam. No to jest szczególnie nie. Szczególnie te Indie są tutaj denerwujące z punktu widzenia Chin, które no, jeszcze w innych aspektach Indie są akurat korzystne dla Chin, ale w tym nie, dlatego że mają konflikt graniczny i ta rosyjska broń może kiedyś zostać użyta i chińscy żołnierze z niej zginą. Także no lepiej, żeby Rosjanie przestali to robić. Także to są takie kilka takich obszarów, w których Chińczycy mogliby narzucić Rosjanom jakby cenę za to, że Rosjanie nie posłuchają chińskich rad, żeby skończyć wojnę. Plus oczywiście, więc, ale to jest, tak jak mówię, moja interpretacja. No do tego dochodzi pewnie, możemy oczekiwać jakichś nowych kontraktów energetycznych i tak dalej. Natomiast to wszystko, ta energetyka, chociaż ona jest podstawą relacji gospodarczych, to jednak gospodarka jest drugorzędna wobec polityki w relacjach rosyjsko-chińskich. Także to nigdy nie będzie jakby esencja, tak? To esencją jest polityka i to polityka rządzi gospodarką, a nie odwrotnie w relacjach rosyjsko-chińskich. Więc nawet jeżeli tam podpiszą, nie wiem, Siłę Syberii 2, czy to taki freudowski błąd, przepraszam. Niemcy mi się pomyliły z Chinami, także w kwestii rosyjskiej to zmęczenie już po całym dniu komentowania tego. W każdym razie tak, no, czy tam przez Mongolię, tak, to różne, że są tutaj różne możliwości, ale to nie jest istota. To są ważne rzeczy, ale najważniejsze są tutaj polityczne. No i zobaczymy, no, 3-dniowa wizyta, będziemy mądrzejsi po 3 dniach, a pewnie i tak nie całkiem po 3 dniach, tylko po jakimś czasie, jak to wyjdzie. No, na pewno jest to ważna wizyta, to tego, co nie da się ukryć. No, jednak Chiny do tej pory unikały tak otwartego poparcia Rosji. Znaczy popierały, wszyscy wiedzieli, że popierali. Wszyscy specjaliści od Chin wiedzieli, tak? Bo tam reszta to mniej, bo Chiny potrafiły oszukiwać. Natomiast no jednak tak otwartego poparcia nie mieliśmy do tej pory, a tu już mamy no dość czytelne. Tak jakby kto ma oczy do widzenia, niech patrzy, tak? Więc to jest już po prostu dość jasne w tym momencie, po czyjej stronie stoją Chiny. To już trzeba być ślepym w tym momencie, żeby tego nie widzieć. No i to jest ciekawe, to nam pokazuje złe relacje amerykańsko-chińskie, dlatego że, no, że wcześniej jednak Chińczycy się tak nie, 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 no, nie,
aż tak ostentacyjnie tego nie robili. No ale dzieje się. Niekoniecznie jest dobra wiadomość, no ale trzeba patrzeć. Mamy przełomowy moment, przynajmniej w najnowszej historii, no i dzieje się historia na naszych oczach i zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Tak jest. John Kirby, właściwie doradca, rzecznik administracji Stanów Zjednoczonych, mówił o tym właśnie dzisiaj, że Federacja Rosyjska jest tym młodszym partnerem w stosunkach z Chinami. John Kirby też wspomniał o tym, że administracja amerykańska chce organizować wizytę Blinkena w Chinach, więc no, ciekawe czeka nas przyszłość. Ciekawie, rzeczywiście. No, przypomnę, że ta wizyta miała mieć miejsce, ale balon ją zablokował. Więc balon wysadził trochę nam tą pauzę w relacjach amerykańsko-chińskich. No i to mamy konsekwencje. Oczywiście to, że Xi przyjeżdża do Moskwy, to nie jest tylko i wyłącznie efekt relacji chińsko-amerykańskich. Są też inne. Natomiast ten wątek, on jest, no, nie da się bez niego mówić o relacjach rosyjsko-chińskich, natomiast on nie jest tylko i wyłącznie istotą relacji rosyjsko-chińskich. One są czymś więcej niż tylko dodatkiem do relacji chińsko-amerykańskich czy amerykańsko-rosyjskich. Natomiast no, bez wątpienia są istotne. No i zobaczymy też, czy rzeczywiście Xi zadzwoni do Zeleńskiego po tej wizycie. To też ciekawe. Tak, bo były takie przecieki, że ma później zadzwonić i zobaczymy. No, zobaczymy, tak? Obserwujmy, dzieje się. Bardzo dziękuję za ten wieczorny komentarz. Na zakończenie dnia tym bardziej doceniam. Pan profesor Michał Lubina, kłaniam się. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.